Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Witam Państwa w sobotnim programie poświęconym filozofii. Dzisiaj będę mówił o cnotach kardynalnych, czyli sprawiedliwość, roztropność, męstwo i umiarkowanie. I teraz zauważmy, że te cnoty odkryli starożytni. One tam w starożytności funkcjonowały. Mówiłem o tym trochę ze dwa programy wcześniej. Inaczej je trochę traktowano, ale znaczy dużo inaczej niż przypomnę, niż później w katolicyzmie, ponieważ traktowano je jako cnoty, które musi posiadać ktoś, kto chce być Bogiem, prawda? Po prostu Bóg się niczego nie boi, Boga nie można upić, Bóg jednak jest sprawiedliwy, Bóg nie jest głupi. Natomiast zauważmy przy okazji, bo te cnoty oczywiście nie tylko uprawiali orficy jako reprezentanci tego mega pogaństwa, gdzie człowiek uznaje siebie za Boga, ale też zwykli Grecy i zwykli Rzymianie. I teraz, dlaczego zwykli Grecy i zwykli Rzymianie przywiązywali taką wagę do cnot kardynalnych? Bo one były pragmatyczne, to były praktyczne cnoty, nie jakaś teoria, prawda? Jak mądrość, rozumienie, wiedza. O sztuce oczywiście jako cnocie Grecy i Rzymianie mówili, ale gdzieś tam jako mniej ważnej cnocie. A jak zwrócił uwagę wielki doktor Kościoła, święty Grzegorz Wielki, nie można oderwać jednej cnoty od pozostałych cnot. Wszystkie trzeba naraz, integralnie w powiązaniu ze sobą pielęgnować. I teraz świat chrześcijański, świat katolicki też bardzo stracił na odrodzeniu, prawda? Nie zauważył w jakiejś mierze, częściowo zauważył, ale w jakiejś mierze nie zauważył, że odrodzenie było odrodzeniem pogaństwa. I świat katolicki bardzo się przejął starożytnością za tym odrodzeniem, prawda? I pisał o tym Pelczar w jednym z dzieł o rewolucji francuskiej, że rewolucja francuska była efektem spoganienia elit francuskich i że to spoganienie, no to było to zauroczenie się starożytnością i to spoganienie dotyczyło też świata katolickiego, bo w szkołach katolickich zaczęto uczyć greki, łaciny. Łaciny nie jako, nie po to, żeby poznawać teksty starożytne, średniowieczne, tylko po to, żeby poznawać teksty starożytne. I to przejęcie się Grekami i Rzymianami spowodowało, tak twierdzi Pelczar, spowodowało taką mentalność, która otworzyła się na to, co wywołało rewolucję francuską. No i teraz powróćmy do samych cnót kardynalnych, bo oczywiście święty Tomasz też mówi o cnotach kardynalnych i to są ważne cnoty, tylko no, trzeba je umieścić w całej geografii cnot i muszą one z pozostałymi cnotami, takimi choćby jak mądrość, rozumienie, opatrzność, wiedza, współgrać. No i teraz zauważmy, gdzie są zapodmiotowane te cnoty. Zacznijmy od najprostszego. Męstwo i umiarkowanie to są oczywiście cnoty woli. Ćwiczymy wolę w kierunku męstwa i umiarkowania. I są to jakby proste do zrozumienia cnoty, prawda? Męstwo to jest umiejętność niereagowania na zewnętrzne bodźce negatywne, które nam utrudniają realizowanie naszego planu, właściwe postępowanie. Nikt nas nie zastraszy, ale to jest też kwestia odporności na ból, na strach, na zmęczenie, na wszelkie negatywne rzeczy, bo ktoś może nas załatwić tym, co dzisiaj nazywa się hejtem, kpiną, lekceważeniem, prawda? I szukając ucieczki przed działaniem tych negatywnych czynników, nie wykazując męstwa, idziemy nie tam, gdzie powinniśmy iść. Umiarkowanie też jest prostą cnotą. Jest masę bodźców pozytywnych. Prześpię się, napiję się alkoholu, narkotyki, najem się. Yy.
jest tysiące pozytywnych, pociągających nas bodźców. Tu pójść, tam pójść, to zobaczyć, to przeczytać, bo to miłe, bo to sympatyczne, bo to przyjemne. Także cnota wolitywna umiarkowania jest bardzo ważną cnotą, bo te dwie cnoty, męstwo i umiarkowanie, mogą, znaczy brak tych cnot może nas całkowicie załatwić. Przestaniemy być wolni. Prawda? Wielu ludzi ważnych, wielkich i nieważnych, małych, to takie mam skojarzenie, skusiły na przykład kobiety, skuszono poprzez podstawianie im odpowiednich kobiet i odwrotnie, kobietom podstawiano mężczyzn. I tu brak umiarkowania też jakby wpływał na całą historię ludzkości. Kwestia roztropności. No, roztropność jest, zauważmy, cnotą intelektu praktycznego. Jest to ważna cnota, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko sprawiedliwość, roztropność, męstwo i umiarkowanie, to nie będziemy prawidłowo funkcjonować bez mądrości, bez rozumienia, bez wiedzy, tylko ta sama w sobie roztropność. No i teraz sprawiedliwość. To jest ciekawe, to jest dziwne, prawda, jak starożytni rozumieli, umieli rozwijać sprawiedliwość. Nie umieli, prawda? Bo ta sprawiedliwość była oderwana od podstawowych, właściwych dla niej czynników. No bo cóż to jest sprawiedliwość? Jaka to jest cnota? Gdzie ona jest zapodmiotowana? Po pierwsze, trzeba mieć wiedzę. Po drugie, trzeba rozumieć. Po czwarte, po trzecie, trzeba mieć mądrość i później zadziała sprawiedliwość, oddawanie każdemu to, co się mu należy. Ale nie ma jeszcze oddawania, jest tylko świadomość, że trzeba by oddać, prawda, że należy się komuś to, a to. I teraz zauważmy, że bardzo ważną płaszczyzną sprawiedliwości jest sprawiedliwość wobec siebie. Sprawiedliwość wobec najbliższych, prawda? To wychodzi przy uchodźcach, prawda? Bo mówi się o uchodźcach, że no im się należy, prawda? Im się należy wolność, im się należą ludzkie warunki, im się należy, żeby mogli mieszkać tam, gdzie chcą mieszkać, prawda? Tylko że to jest kwestia miłości, natomiast tu wchodzi kwestia sprawiedliwości. Prawda, że najpierw oddajemy to, co się należy naszym dzieciom, żonie, rodzicom, krewnym, my Polacy, Polakom, my Europejczycy, Europejczykom, a mieszkańcom Azji czy Afryki później, na końcu, jeżeli jeszcze starczy, jeżeli to nie jest z krzywdą dla tych pierwszych. No, sprawiedliwość jest w jakimś sensie, znaczy jest cnotą intelektualną, jest cnotą intelektu praktycznego, to dlaczego święty Tomasz nie wymienia jej w cnotach intelektu praktycznego? Bo to jest tylko ten pierwszy podstawowy porządek, natomiast to, co należy do istoty sprawiedliwości, to jest oddanie każdemu to, co mu się należy. Czyli to jest cnota przede wszystkim wolitywna, tylko głęboko osadzona w intelekcie. I teraz oddanie komuś tego, co mu się należy, jest bardzo trudne, prawda? Wymaga wypracowania woli tak, żeby ta wola zadziałała, żeby nie zadziałało coś innego, jakieś inne czynniki, na przykład egoizm, prawda? Pożyczyliśmy pieniądze, później nie chcemy ich oddać, zwlekamy z ich oddaniem, później oddajemy bez procentu, pożyczyliśmy 1000 złotych, oddajemy 1000 złotych, a jest inflacja. No to jak oddajemy po 5 latach, to jak oddamy 1000 złotych, to tak jakbyśmy oddali 800 zł, prawda? Więc trzeba oddać już 1200 zł. I musimy to chcieć. Musimy to chcieć i musimy to zrobić. Oddać każdemu to, co mu się należy. I teraz zauważmy jedno, że jaka jest relacja pomiędzy wolą a intelektem. Ona jest bardzo skomplikowana, dlatego że to bez intelektu wola nie podejmie decyzji właściwej, ale przecież
wola może skłonić intelekt do pracy w określonym kierunku. To znaczy w zasadzie nie intelekt, tylko rozum, prawda? Bo rozum to jest intelekt, jakby gdy przejmuje, spełnia funkcję rozumowań. No i teraz wola może nie chcieć oddać komuś tego, co mu się należy. I teraz skłania intelekt, skłania rozum do przeprowadzenia takich rozumowań, które uzasadnią, że nie trzeba oddawać. Bo on ma dużo pieniędzy, ja mam mało pieniędzy, bo mi się należy bardziej niż jemu się należy, prawda? Bo on wyda te pieniądze na bzdety, a ja wydam te pieniądze na sensowne rzeczy. Znałem takiego człowieka, który był winny ciężkie pieniądze drukarzowi i nie dał mu tych pieniędzy, tylko te pieniądze przeznaczył na cele religijne, szczytne bardzo, bardzo szczytne, i uznał, że jest w porządku i że nie musi oddawać drukarzowi tych pieniędzy, prawda? To było zatrudnienie intelektu na usługach rozumu i doprowadzenie do sytuacji, kiedy wyciszył sumienie, uśpił sumienie, rozwiązał tak wszystkie problemy, że śpi spokojnie, nikomu nie jestem winien, nic złego nie zrobiłem, postąpiłem właściwie. Nie postąpił właściwie, ale jego rozum nie pracował w perspektywie prawdy i dobra, tylko pracował w takiej perspektywie, jakiej nakazała mu wola. Da? Czyli tutaj te relacje są bardzo ważne i oczywiście nadrzędny i decydujący jest intelekt i coś, co jest pomiędzy intelektem a wolą, sumienie. Znaczy, co jest pomiędzy intelektem i wolą? Znaczy, problem jest taki, że podstawowe pojęcie, które odnosi się do naszych władz duchowych, to jest pojęcie umysł. I umysł to jest ujęcie w jednym pojęciu, w jednej nazwie wszystkich władz, jakie posiadamy w duszy. Razem, bo one przecież razem ze sobą współpracują. No i teraz jak próbujemy te władze porozdzielać, ponazywać, no to wychodzi nam wola, wychodzi nam intelekt, wychodzi nam coś, co jest troszkę wolą jakby, a troszkę intelektem, zahaczał jedno i drugie, na przykład sumienie. Cnota sprawiedliwości to jest cnota, która jest właśnie gdzieś pomiędzy, prawda? Ona nie dotyczy jednej władzy. Ona dotyczy i woli, i intelektu, i czegoś jeszcze pomiędzy, czyli na przykład sumienia. Cnota sprawiedliwości jest bardzo ważną cnotą. Można powiedzieć, ktoś mi zarzuci egocentryzm, egoizm, ale to tak nie jest, tylko bo święty Bernard zawsze mówi na przykład, że najważniejsze jest poznanie samego siebie. Jeżeli nie będziemy poznawać samego siebie, nie będziemy wiedzieć, co się w nas dzieje, co się w nas toczy, jakie siły w nas grają, to stracimy nad sobą kontrolę. A jak stracimy nad sobą kontrolę, to ogarnie nas grzech, będziemy złymi ludźmi. Czyli pierwsza rzecz, trzeba poznawać samego siebie. I pierwsza rzecz, trzeba być sprawiedliwym wobec siebie, czyli oddawać sobie to, co mi się należy. I często jest tak, że oczywiście to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, dlatego że może wystąpić taka sytuacja, że trzeba coś oddać mężowi, żonie, dzieciom, społeczeństwu, kościołowi. I robimy to ze szkodą dla siebie, prawda? Bo nie dbamy o siebie, nie oddajemy sobie tego, co nam się należy. Zdarzają się takie sytuacje i tak postępowali święci bardzo często, prawda? Ale to są sytuacje raczej nietypowe. Znaczy w normalnych warunkach w życiu każdego człowieka jest bardzo dużo okresów, kiedy może. Jest taka sytuacja, że może oddać sobie to, co mu się należy. I jeżeli nie oddaje tego, to jest grzech. Znaczy, wychodzę spoza filozofii. Natomiast w filozofii jest grzech, w sensie złamanie sprawiedliwości. Cnota sprawiedliwości nie zadziałała. Prawda? I
jeżeli tą sprawiedliwość potrafimy odnieść do siebie, to będziemy ją potrafili też odnieść do innych. Jeżeli nie będziemy potrafili jej zastosować wobec siebie, nie będziemy potrafili zastosować wobec innych, bo my będziemy zdezintegrowani. Zacznie w nas dominować zło. I tutaj warto jeszcze wprowadzić jeden wątek, który jest istotny w związku z notami kardynalnymi. Znaczy, wątek rozumu wyższego, rozumu niższego, woli wyższej, woli niższej. Święty Tomasz o tym bardzo mało mówi, ale mówi. Ale jakoś tego nie interesowało. Natomiast bardzo rozwija tą kwestię święty Franciszek Salezy, już jako teolog. Ale to się jakby tutaj zazębia. Ten problem jest na granicy. Problem rozumu wyższego, rozumu niższego, woli wyższej, woli niższej jest na granicy filozofii i teologii. Także najlepiej ujmować go i tu, i tu. Jako filozofowie spostrzegamy, że mamy rozum wyższy, rozum niższy, wolę wyższą, wolę niższą. Jak to spostrzegamy? Nawet w odniesieniu do siebie, jeżeli poznajemy samych siebie, a tym bardziej widzimy to u innych. Że powiedzmy, ujmijmy to u innego człowieka. Widzimy, że ten człowiek, inny, pan X, raz zachowuje się jak święty, raz zachowuje się jak bydle. I nie potrafimy go zrozumieć, czy on jest świętym, czy on jest bydlakiem. Dlaczego on się tak zachowuje? Natomiast to jest właśnie kwestia, że wtedy się powinniśmy zorientować, że on ma dwie wole. Wolę wyższą, wolę niższą. Wola wyższa podejmuje decyzję w perspektywie dobra, a wola niższa w perspektywie ja, moje, dla mnie. I raz posługuje się tą wolą, raz tą wolą i pytanie dlaczego? Dlaczego się posługuje raz taką, raz taką? No i teraz rozum niższy, rozum wyższy. Rozum niższy myśli sobą, rozumuje na siebie. Rozum wyższy rozumuje na dobro. I to wolę uruchamiają, wola niższa uruchamia rozum niższy, wola wyższa uruchamia rozum wyższy. I święty Franciszek Salezy tłumaczy to w perspektywie teologicznej, że w wyniku grzechu pierworodnego nastąpiło rozbicie naszego rozumu i naszej woli w ten sposób. I że rozum wyższy to jest ten, który myśli dla Boga. Rozum, wola wyższa to jest ta, która chce dla Boga. I teraz trzeba coś takiego zrobić, żeby tłamsić rozum niższy i tłamsić wolę niższą. Prawda? Bo powinniśmy wiedzieć z własnej obserwacji, nie tylko z Pisma Świętego, że zasada on ma wzrastać, ja mam maleć, zawsze ostatecznie kończy się tym, że ja będę wzrastał. Prawda? To jest ciekawy paradoks. Prawda? Ten paradoks widać w małżeństwie. Jeżeli mąż myśli cały czas, że żona i działa w kierunku, że żona ma wzrastać, a on, mąż, ma maleć, ale żona w tym samym czasie myśli, że mąż ma wzrastać, a ona ma maleć, to małżeństwo prawidłowo funkcjonuje. Oboje prawidłowo wzrastają. Jeżeli każdy z nich myśli, ja mam wzrastać, to takie małżeństwo albo długo nie potrwa, albo oboje w jakimś sensie będą w nim nieszczęśliwi. Będą trwali, jako dobrzy katolicy, ale będą nieszczęśliwi. I wracamy do cnót kardynalnych. Cnota sprawiedliwości pozwala wyłączać wolę niższą i rozum niższy. Cnoty męstwa i umiarkowania, cnota roztropności pomagają do tego, żeby jak najczęściej uruchamiać rozum wyższy i wolę wyższą. No także zobaczmy, ile tutaj jest zależności, relacji
które mają wpływ na to, że prawidłowo funkcjonujemy, prawidłowo się rozwijamy, prawidłowo się zachowujemy i nie gubimy się i mamy wolność. Prawda? I o wolności będę mówił w specjalnym programie, ale jeszcze w nienastępnym. Na dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo.